Psalm 31 jest psalmem ufności i nazwałbym go także psalmem zdania się na Pana, zdania się na Boga. Słowa tego psalmu przypominają nam, że tylko Bóg jest fundamentem naszego życia, że On jest naszą podstawą. Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala. Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez gląd na swe imię. W naszej codzienności często możemy wpadać w zbytnie pokładanie nadziei w sobie czy w swoim działaniu lub też w zwykłe pokładanie nadziei w drugim człowieku lub też różnych czynnikach, uwarunkowaniach, wśród których się poruszamy, wśród których żyjemy. I możemy w związku z tym niekiedy przeżywać różne... Napięcia, różne trudne sytuacje, a ten sam przypomina nam o tym, by zaufać Bogu, że to tylko On jest naszą skałą, naszą warownią, naszą skałą i twierdzą, że to tylko On jest ocaleniem. <laughs> w Twoim ręku są moje losy, czyli nasze życie, to co się w nim dzieje, są w ręku Boga, są w Jego ramionach, są pod Jego opieką. W ręce Twoje powierzam Ducha Mego. Tymi słowami modlił się Jezus na krzyżu: Ojcze, w Twoje ręce składam Ducha Mego. Czyli Jezus nawet w momencie największego opuszczenia, cierpienia duchowego i fizycznego zdobył się na akt zaufania Ojcu. W ręce Twoje powierzam Ducha Mego. A zatem te słowa pokazują nam, że nawet w sytuacjach trudnych jesteśmy zaproszeni do tego, by swoją nadzieję położyć w Bogu, by zdać się na Niego. Powierzam Ducha Mego, w ręce Twoje powierzam Ducha Mego, Ducha, czyli coś najbardziej głębokiego, Ducha, czyli przestrzeń, która jest. Samym sednem naszego jestestwa, samą naszą istotą, samą naszą głębią. Trzeba mieć wiele zaufania do drugiej osoby, by złożyć w jej ręce samą głębię, samą podstawę swojego jestestwa. A my możemy to zrobić względem Boga, ponieważ on właśnie jest fundamentem, jest skałą, jest wieżą warowną, jest schronieniem i ocaleniem ducha, który jest także pierwiastkiem, bożym. W nas. Więc właśnie ręce Boże są najlepszym miejscem, w którym można tego ducha schronić, w którym można Go położyć. I w ostatnim czasie bardzo popularne są słowa objawienia Jezusa Ojcu Dolindo, które są zaufaniem, które są zachętą do zaufania, do tego, by nie szarpać się z sobą, by zawierzyć Bogu, by w Nim położyć swoją nadzieję i one są właśnie podobne do wydźwięku tego psalmu. Zostawić swoje troski, zostawić swoje niepokoje, swoje lęki, nie szarpać się samemu, ale przypomnieć sobie, że całkowicie zależy od Boga i tylko od Boga, że jestem w jego rękach i że jemu mogę zaufać.